Biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Bizon w Muzo FM. Paweł Oksanowicz, witajcie w weekendowy poranek. Dzisiaj powiemy o emigracji za pracą oraz o tym, jak biznes ratuje zasoby wodne w kraju. Zacznijmy od tego pierwszego tematu. W ciągu roku liczba potencjalnych emigrantów zmniejszyła się. Dziś chęć wyjazdu z kraju deklaruje 14% Polaków. Ponad 2,5 miliona osób. To wynika z raportu Migracje zarobkowe Polaków, przygotowanego przez Work Service. Wśród osób rozważających opuszczenie Polski, 1 na 5 badanych wybiera się nadal do Wielkiej Brytanii. Najchętniej chcą wyjeżdżać osoby młode pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, a o 6 edycji raportu Migracje zarobkowe Polaków i w ogóle sytuacji na polskim rynku pracy rozmawiam z Maciejem Wituckim, prezesem zarządu Work Service. Jakie są mity dotyczące emigracji zarobkowej Polaków? Pierwszy mit, który tutaj wyraźnie demontujemy, to jest mit stałego wyjazdu, czyli jest taki ten, rzeczywiście gdzieś wbita do głowy z czasów masowych wyjazdów Wielkiej Brytanii, koncepcja, że Polacy wyjeżdżają i zostają poza granicami kraju. Dzisiaj tylko 1/5 rozważających emigrację mówi, że ewentualnie zostanie w miejscu, którego wyjeżdża. Większość, ogromna większość tych osób mówi 3 do 6 miesięcy zarabiamy, po czym wracamy do Polski. To jest też dość zbieżne z drugim trendem, że główną przeszkodą, którą odnosi respondenci, wymieniają jako kłopot, czy jakby hamującą ich przed wyjazdem, to jest oddalenie od rodziny i znajomych. Czyli jesteśmy przywiązani do rodziny, do znajomych, też przy okazji pewnie rynek pracy, rosnące wynagrodzenia, to wszystko razem powoduje, że te trendy wyjazdowe są coraz mniejsze, a jeśli już wyjazd, to na krótko. Mhm. Czy wyjeżdżają ludzie wykształceni? W ogromnej, w gigantycznej większości to są jednak osoby z wykształceniem podstawowym albo średnim. Tych studentów potencjalnie wyjeżdżających mamy, to jest około 10%. Większość osoby średnio albo niewykwalifikowane do pewnie bardzo takich podstawowych prac. Także myślę, że tutaj drenaż mózgów nie jest specjalnie widoczny. Mhm. A jak to się ma, ta grupa wyjeżdżająca do ich umiejętności języków obcych? Tutaj z umiejętnościami języków obcych, mimo że przecież mamy wszyscy w szkołach podstawowych, każde polskie dziecko w szkole podstawowej już zaczyna jakiś język obcy, 1/5 respondentów jako element powstrzymujący przed wyjazdem wymienia język. No pewnie jest tak, że ponieważ mimo kierunki wyjazdów, bo Wielka Brytania, jakaś taka podstawowa znajomość języka angielskiego, język niemiecki, jest już pewnie mniej, później oczekiwanie, żeby jakaś duża ilość osób w trzecim z kolei kraju, czyli Holandii, albo czwartym, czyli Norwegii, żeby one znały lokalne języki, pewnie tutaj szanse są niewielkie, ale rzeczywiście umiejętności językowe wśród tych, którzy chcą wyjeżdżać, wygląda też, że są wciąż elementem hamulcowym. Ciekawe, jak te umiejętności zmieniają się, gdy oni wracają, że pod wpływem tej emigracji. Znaczy każdy z nas wyjeżdżając do Londynu, a zdarza nam się to wszystkim gdzieś tam przez jakieś Luton albo inne podobne lotnisko dojechać, z dużą przyjemnością odkrywamy to, że właściwie w każdym barze i w każdej restauracji można znaleźć dwujęzycznego Polaka, który znakomicie nas obsłuży. Także myślę, że to świadczy o tym, że te osoby oprócz tego, że zdobywają doświadczenie innego kraju, innego środowiska zawodowego, no to zdobywają też język. To jest pytanie, czy będą wracać. Póki co badania chyba ubiegłoroczne NBP-u pokazują, że będą wracać, ale pod warunkiem zarobków na poziomie około 5,5 tysiąca złotych netto, więc chyba jeszcze nie natychmiast. Skoro mówimy o pieniądzach, to jakie są koszty migracji? Bo jest konkretny strumień gotówki na poziomie 15,5 miliarda, mhm. Natomiast po stronie, załóżmy, potencjalnych albo czy rzeczywistych wydatków państwa, czy strat państwa, które tutaj generuje sytuacja wyjazdowa. Nie obliczamy strat wynikających, nie szacujemy strat wynikających z wyjazdów, natomiast no, to, co widzimy, to jest wpływ na polski rynek pracy. Bo jeśli są wzrosty wynagrodzeń, głównie tych podstawowych stanowiskach, tak, rzędu 5% rocznie, no to one wynikają też z tego, że w bardzo wielu regionach Polski zaczyna tych osób brakować, bo wyjeżdżają akurat ci, których najbardziej potrzebują. W tym naszym raporcie dotyczącym zatrudnienia tutaj wewnątrz Polski widzimy, że 90% poszukiwanych stanowisk to są właśnie stanowiska te, które wyjechały. To nie są osoby z wyższym wykształceniem. U nas dzisiaj młodych ludzi studiuje coś około 30 kilku%, prawda? Więc niestety 30 kilka% studiujących przekłada się na tylko 10% potencjalnych zatrudnień w miejscach innych niż podstawowe stanowiska takie właśnie wyspecjalizowanych robotników. Więc jest to duże niedopasowanie na rynku pracy. No i wyjazd tych, których najbardziej potrzebujemy za granicę, oczywiście utrudnia jeszcze sytuację dla firm, które tutaj inwestują. Na szczęście póki co mamy Ukraińców. Być może jest tak, że jednak
jednak ta sytuacja jest lepsza dla samego państwa, to znaczy, że koszty związane właśnie z migracją są mniejsze niż ten strumień gotówki, który wpływa do nas. Znaczy myślę, że dobrym trendem dla państwa jest to, że to są wyjazdy coraz bardziej krótkoterminowe, że o ile do Wielkiej Brytanii wyjechało te kilkaset tysięcy Polaków i oni tam rzeczywiście zostają i po tym, że przepływy pieniędzy z Wielkiej Brytanii do Polski się nie rozwijają, a wręcz się zmniejszają, no można wnioskować, że te osoby zostają już tam na stałe, nie wysyłają już do swoich rodzin, tylko te rodziny przyjechały też do nich. No i to oczywiście z punktu widzenia polskiego rynku pracy jest gorsze. Natomiast to, że mamy dzisiaj trend wyjazdów 3 czy 6 miesięcznych, to powoduje, że te osoby za każdym razem, kiedy wracają, stają się dostępne na polskim rynku pracy i to jest ta dobra wiadomość dla Polski. Był to Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service. Najbardziej skłonne do wyjazdu są osoby młode, między 18 a 24 rokiem życia, jak już powiedzieliśmy. Stanowią 40% wszystkich planujących emigrację. W porównaniu z badaniem sprzed roku to wzrost o 10 punktów procentowych. O wyjeździe myślą przede wszystkim ci, którzy nie mają wyższego wykształcenia, to już też powiedzieliśmy. Wśród nich najwięcej jest Polaków po szkole średniej, 37%. Do emigracji przekonane są głównie osoby żyjące na wsi oraz w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców. Stanowią 60% wszystkich deklarujących chęć wyjazdu z kraju. Z kolei prawie 60% potencjalnych emigrantów to osoby już zatrudnione, co dodatkowo uderzy w rynek pracy, który już i tak cierpi na niedobory pracowników. Najwięcej Polaków myślących o opuszczeniu kraju mieszka w północnej jego części. Jakie są inne powody emigracji, to komentuje Krzysztof Blusz, wiceprezes zarządu WISE Europa, Instytutu Badawczo-Edukacyjnego. No cóż, jeśli rację mają zwolennicy takiej ekonomicznej teorii migracji, to decyzja migracyjna jest zwykle albo zawsze spowodowana taką oceną korzyści, co z tej migracji mogę osiągnąć w sensie ekonomicznym. I zwykle jest to albo taka strategia rodzinna, albo domowa, związana z pewnym dyskomfortem, czy niezaspokojonymi ambicjami, oczekiwaniami finansowymi. Rzeczywiście w badaniu, które przeprowadziliśmy, nadal widać, że 70% Polaków, którzy rozważają migrację, kieruje się taką właśnie analizą kosztów i korzyści. Dla 70% z nich te ekonomiczne elementy są kluczowe. Z drugiej strony jednak pojawia się coraz częściej coś, co zaprzecza takiej tradycyjnej formule polskich migracji, czy takiej pokazuje złożoność polskiej mobilności, a więc pojawia się grupa osób, dla których inne motywacje mają także znaczenie. To są takie motywacje jak na przykład lepsza jakość życia, rozumiana bardzo szeroko, nie tylko poprzez pryzmat siły nabywczej pieniądza, ale także możliwości rozwoju zawodowego, możliwości podróżowania, poznawania świata, życia w wielokulturowych często społeczeństwach. To są pozycje, które w odpowiedziach pojawiły się bardzo wysoko na liście rankingowej, znacznie wyżej na przykład niż możliwość dostępu do lepszych systemów zabezpieczenia społecznego, które rzeczywiście wylądowały gdzieś prawie na dole tej drabiny polskich motywacji. Jest także coś, co może budzić niepokój, nieco zatroskanie. Pojawia się wśród 15% naszych respondentów odpowiedź, że powodem rozważanej emigracji są warunki geopolityczne, w domyśle oczywiście pewnie poczucie niezaspokojone poczucie bezpieczeństwa, czy poczucie tego, że mieszkamy w kraju, czy w regionie, który nie jest najbardziej korzystnym środowiskiem dla naszego życia i rozwoju. To są oczywiście rzeczy, które budzą niepokój. One pewnie związane są zarówno z sytuacją za naszą wschodnią granicą, jak i także, tak przypuszczam, bo tego aż w takiej rozdzielczości nie badaliśmy, ale także tym kilka lat trwającym dyskursem na temat wielkiego kryzysu Europy, kryzysu uchodźców, migracyjnego, kryzysu ekonomicznego. O tych, którzy wyjeżdżają do Stanów, mówi się Polonia. Czy ci, którzy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Norwegii i do Niemiec, bo to są te trzy największe kraje emigracji obecnie, też możemy tak powiedzieć? Muszę powiedzieć, że ja sam byłem emigrantem. Wiele lat spędziłem w Wielkiej Brytanii, pracując i ucząc się tam. No, myślę, że to jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowane. Dziś te migracje mają zupełnie inny charakter. No, jeden na pięciu tylko potencjalnych migrantów mówi o tym, że chciałby wyjechać z kraju na stałe. Żyjemy w innej Europie, Europie super współzależnej, Europie otwartych granic. Jest innych badań, które prowadzone są nad Europejczykami i wśród Polaków, także bardzo ostatnich, zresztą robionych na zlecenie brytyjskiego Królewskiego Instytutu Spraw Zagranicznych. Widzę, że wśród tych największych atutów czy zalet Unii Europejskiej Polacy nieustannie wymieniają dwie rzeczy. Możliwość swobodnego wybierania miejsca zamieszkania i pracy w Unii Europejskiej, możliwość poruszania się w obszarze
obszarze gospodarczym, kulturowym, cywilizacyjnym, który nie ma granic i to jest daleko, daleko mocniejszy wybór niż wybór na przykład korzyści odnoszonych z powodów wsparcia finansowego, jakie krajom mniej zamożnym udzielają, bardziej zamożne kraje Unii Europejskiej. Więc wydaje mi się, że duża część Polaków nie myśli dziś o sobie już tylko w kategoriach Polonii, pewnie oczywiście myśli nadal o sobie jako członkach polskiej społeczności mieszkającej w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonym Królestwie w ogóle, czy w innych krajach. Natomiast te wzorce migracyjne są dalece inne niż te tradycyjne, które znamy nawet z XIX czy z początku XX wieku. Jak to jest, że aktywność zawodowa mierzona procentowo w Polsce jest niższa niż aktywność zawodowa Polaka mieszkającego i pracującego w Wielkiej Brytanii? Znaczy, no wskaźnik aktywności zawodowej Polaków jest w ogóle stosunkowo niski, znaczy 56% tego potencjalnego zasobu pracowników pracuje w Polsce i to oczywiście ma bardzo różne uwarunkowania, wielowymiarowe powody tego są bardzo różne, no takie trzy najmocniejsze elementy, no to jest oczywiście wykształcenie, kompetencje i dopasowanie tych kompetencji do lokalnych rynku pracy. To jest jeden z bardzo ważnych elementów, który wpływa na ten wskaźnik zatrudnienia. Drugi ze wskaźników to jest oczywiście istniejące regulacje, tak? Czyli regulacje dotyczące głównie zabezpieczenia społecznego, czyli takie, które albo zachęcają do pozostawania na rynku pracy, albo zachęcają do tego, żeby w tym rynku pracy nie uczestniczyć, albo z niego odejść. Tak? To jest kwestia wskaźnika aktywności zawodowej kobiet na przykład, tak? Wskaźnika aktywności zawodowej pewnych grup wiekowych. W Polsce w stosunku do rozwiniętych krajów europejskich mamy bardzo dużą lukę na przykład w takiej grupie do 24 roku życia młodych Polaków, którzy już często po szkole podstawowej lub po krótkim elemencie średniego kształcenia znajdują się na rynku pracy i oni pracują znacznie mniej w Polsce niż w wielu innych krajach europejskich. Podobnie z powodu regulacji, które regulują w Polsce tę całą sferę emerytalną, tak? Specjalnych uprawnień, etc., etc. Mamy bardzo niski wskaźnik zatrudnienia tak naprawdę w tej grupie wiekowej powyżej 60 roku życia. Jest wreszcie także no, kwestia oczywiście generalnej kondycji gospodarczej i stanu rynku pracy, tego jak on funkcjonuje. No tutaj akurat w tej chwili w Polsce mamy doskonałą sytuację. Jesteśmy w takiej fazie cyklu koniunkturalnego, w jakiej można by sobie tylko pomarzyć, aby być jak najczęściej. Bezrobocie mamy wyjątkowo niskie 20 parę lat temu, bo właściwie mieliśmy takie wskaźniki. No i jest wreszcie także coś, co jest bardzo mierzalnym elementem, ale co jest skorelowane z tym poziomem aktywności zawodowej także ludzi, to jest stopień zaawansowania urbanizacyjnego kraju. Tak? Jest tak po prostu, że urbanizacja sprzyja zatrudnieniu. Po prostu tam, gdzie mamy lepszy wskaźnik urbanizacji z wieloma elementami takiego życia miejskiego, infrastruktury gospodarczej, instytucjonalnej, powoduje to, że jest po prostu więcej pracy. I to widać także w naszych badaniach, widać to w Polsce, dlatego, że wyraźnie widać, że te deklaracje o chęci migracji zwykle w jakiś sposób korelują z tymi regionami w Polsce, województwami czy regionami, obszarami, które są mniej zurbanizowane, bo tam po prostu jest trudniej. Tak? Trudniej jest, i to było wyraźnie widać w naszym badaniu, znaleźć pracę we wsi, w małym mieście do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast jak się popatrzy na deklaracje Polaków na temat migracji z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców, czyli tych największych polskich miast, to tych deklaracji tam jest rzeczywiście stosunkowo bardzo mało. Jak pan zauważył zachowania pracodawców w obecnej sytuacji na rynku? W ogóle dotykamy wielkiego i trudnego zagadnienia dotyczącego tego, co się wydarzy albo co może wydarzyć się w Polsce z rynkiem pracy. Znaczy, myśmy w naszym Instytucie Wizy Europa dokonywali takich ocen, z których wynika, że kilka czynników składających się wspólnie, czyli to jest przede wszystkim polska demografia, która do roku 2050 będzie po prostu bardzo zła. Stosunkowo stabilny i nie zwiększający się wskaźnik tej aktywności zawodowej, o której mówiliśmy, on się ostatnio ustabilizował. Nie jest tak, że Polacy się aktywizują zawodowo i nie wiem, na przykład są grupy zawodowe, które coraz lepiej w tym rynku pracy uczestniczą. One wskazują, proszę Państwa, że mamy taką sytuację, że liczba pracujących spadnie w Polsce około 30% do roku 2050. To są ogromne, ogromne liczby. Tak? Znaczy, jak się odejmie to, co nam demograficznie odpadnie od tego, co wejdzie na rynek pracy i tak dalej, to jest 30% mniej po stronie podaży pracy. Już dzisiaj w stosunku do jesieni ubiegłego roku
mamy mniejszą podaż pracy o ponad 200 tysięcy osób. To jest między innymi powód, dla którego tak niska jest dziś stopa bezrobocia w Polsce, tak? Bo 200 tysięcy osób, które pracowało kilka miesięcy temu, dziś już nie pracuje. Więc oczywiście wzrost wykształcenia Polaków w sposób samoisty przeciwstawia się trochę demografii. Lepsze kompetencje, lepsze dopasowanie do rynku pracy moderuje nieco tam o 20%, byśmy to oceniali, ten efekt, o którym mówię. Natomiast ubytek w zatrudnieniu w Polsce można będzie uzupełnić właściwie na dwa sposoby. Albo zapewnić strumień migracyjny. I tutaj wracamy do zarówno kwestii regulacji, jak wyglądała będzie regulacja dotycząca dostępu do polskiego rynku pracy. W tej chwili mamy ten mechanizm uproszczonego dostępu do pracy dla Ukraińców w postaci oświadczeń. W tej chwili trwają prace regulacyjne związane z poprawieniem troszeczkę tego funkcjonowania tego mechanizmu, żeby on jednak lepiej odpowiadał na potrzeby lokalnych rynków pracy, żeby tam było mniej też niepewności czy nadużyć, bo ten system nie działał w sposób idealny. A więc albo imigranci, dostęp do rynku pracy. My nawet dokonaliśmy takich ocen, że jeżeli nie będziemy robić żadnych reform w Polsce w rynku pracy, to potrzeba nam będzie 100 tysięcy imigrantów osiedleńczych rocznie do roku 2050, czyli około 3,5 miliona imigrantów w ogóle ich dzieci. Proszę sobie wyobrazić, kiedy dziś pod względem kompozycji etnicznej mniejszości narodowej w Polsce to jest poniżej 1%, tak? Mimo że blisko 1/3 Polaków uważa, że 6-10%, tak pokazują badania, tak mi się wydaje. Więc oczywiście można ten strumień także zmniejszyć, ale niezbędne do tego byłyby reformy rynku pracy, które musielibyśmy przeprowadzić w sposób, który powiódł się w kilku krajach. Myślę tutaj przede wszystkim oczywiście o krajach skandynawskich, czy o słynnych reformach rynku pracy z początku lat 2000 niemieckich, które dziś przynoszą efekty w postaci tego świetnie funkcjonującego agregatu społeczno-ekonomicznego w Niemczech. Więc to są rzeczy, które trzeba robić. No i wreszcie oczywiście po stronie pracodawców jest podwójne działanie. Z jednej strony to jest kwestia tego, aby starać się o pozyskiwanie pracodawców właśnie w tym strumieniu migracyjnym, ale z drugiej strony część tego efektu można będzie zmoderować poprzez technologiczny rozwój modeli biznesowych w Polsce, tak? To znaczy to wszystko, co może zastąpić kompetencje, pracę człowieka, a więc to wszystko, co związane jest z tymi najnowocześniejszymi modelami biznesowymi, sposobami funkcjonowania procesów produkcyjnych, usługowych, poczynając od cyfryzacji, digitalizacji, sztucznej inteligencji, robotyki, a więc tego wszystkiego, co stanowi tak naprawdę o efektywności, o produktywności naszej pracy, tak, jako jeden z elementów, czynników produkcji, jak to mówiło się i mówi się nadal zresztą w klasycznej teorii gospodarczej. To jest sposób na moderowanie tej otwierającej się luki pomiędzy podażą a polskimi możliwościami znalezienia pracowników i pracodawcy będą musieli sobie z tym radzić. Rozmawiałem z Krzysztofem Bluszem, wiceprezesem zarządu WISE Europa, Instytutu Badawczo-Edukacyjnego. Teraz w programie Bizon Biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muzeum FM zmienimy temat. Woda. Woda przez Polskę przepływa niestety. W innych krajach Europy jest zatrzymywana. Wiemy doskonale, że mamy jej tyle, co na jednego mieszkańca ma Egipt. Woda jest też zasobem biznesowym. Niektóre z odpowiedzialnych społecznie firm w sposób strategiczny podchodzą do ochrony i rozwoju zasobów wodnych w kraju. Teraz porozmawiam z dwiema przedstawicielkami takiej firmy. W ramach akcji, o której powiemy, zdradzę na początek tyle, że można zasadzić drzewo przez internet i nadać mu imię. Katarzyna Owsianko, Żywiec Zdrój. Martyna Węgrzyn, Żywiec Zdrój. Rozmawiamy o programie Po Stronie Natury. W ramach tego programu sadzimy drzewa po to, by dbać o naturalne zasoby wody w Polsce. Dotychczas w ramach 9 lat trwania programu posadziliśmy 5 milionów, w tym roku sadzimy kolejny, 6 już milion, do czego angażujemy wszystkich Polaków. No właśnie, bo to chciałbym podpytać. Mówi pani sadzimy, to znaczy kto? Partnerzy programu, czyli Żywiec Zdrój, Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Fundacja Arka. A jak wszyscy Polacy mogą się włączyć do tej akcji? Każdy może wziąć udział. Mamy bardzo prosty mechanizm. Wystarczy odwiedzić stronę programu, wpisać kod z butelki. Za każdy kod leśnicy posadzą drzewo w Beskidach. Wystarczy wpisać taki kod i zadedykować drzewo bliskiej osobie, a to drzewo zostanie posadzone naprawdę. Można również odwiedzić jedno z naszych wydarzeń, które
organizujemy w wielu miejscach w Polsce, gdzie łączymy edukację z atrakcjami dla rodziny, ale przede wszystkim można tam odebrać własną sadzonkę w zamian za 10 plastikowych butelek. O jaki kod chodzi? Chodzi o kod, który jest wydrukowany na etykiecie butelek Żywiec Zdrój. To są unikalne kody, po wpisaniu których uruchamia się możliwość posadzenia drzewa. Widzę, że pani ma taką butelkę. Czy możemy ten kod przeczytać? Kod znajduje się na etykiecie. W tej chwili trzymam opakowanie półlitrowe. Tutaj tego kodu nie znajdziemy, ale znajdziemy adres do strony po stronie natury.pl, gdzie znajdują się wszystkie wskazówki dotyczące programu. W jaki sposób ta akcja jest finansowana? Akcja jest finansowana przez partnerów programu. Te działania prowadzimy wspólnie. Każdy z partnerów ma określoną rolę, związaną nie tylko z działaniami finansowymi, ale przede wszystkim z pewnym wkładem merytorycznym i z działaniami, które są realnie prowadzone. Powiedzmy jeszcze w szczegółach o mechanizmie w ogóle funkcjonowania tego programu. Kto i co finansuje na przykład? Jak wspomniałam wcześniej, ten program to kilku partnerów. Każdy z tych partnerów wnosi wkład merytoryczny, ale też pewien wkład finansowy. Przy akcji sadzenia drzew współpracujemy z przede wszystkim Lasami Państwowymi, które dostarczają sadzonki. Przy współpracy z PTTK finansujemy odnawianie szlaków w Beskidach, po to, żeby ludzie w odpowiedzialny sposób mogli korzystać z tych szlaków. Natomiast ten program to nie tylko realne działania, ale też edukacja, bo ta edukacja ma ogromną rolę. Jeszcze żadna firma sama takiej zmiany dużej nie wprowadziła, do jakiej my dążymy. Zmiana świadomości ekologicznej, zmiana świadomości zdrowotnej Polaków. Dlatego firma Żywiec Zdrój, wpisując taki obszar w swoje zaangażowanie społeczne, finansuje przede wszystkim działania edukacyjne. Czy to jest tak, że ja kupując butelkę wody, kupuję sadzonkę niejako pośrednio? Nie działa to tak bezpośrednio, natomiast z środków firmy Żywiec Zdrój jest finansowany program, w ramach którego odbywają się również takie nasadzenia. Natomiast kupując butelkę i wpisując kod, o którym rozmawialiśmy, możemy zadedykować drzewo konkretnej osobie. Możemy na przykład zadedykować drzewo sobie i potem takie drzewo odwiedzać i sprawdzać, jak rośnie. Ale przede wszystkim jest to taki program, który pozwala każdemu z nas posadzić własne drzewo, nawet kiedy nie mamy takiej możliwości w przydomowym ogródku. A jakie drzewa można posadzić? Drzewa w różnych częściach Polski sadzimy takie, jakich wymaga natura w danym obszarze. Mamy ekspertów z Lasów Państwowych, którzy takie sadzonki dostarczają. To są eksperci, którzy naprawdę wiedzą, jakie potrzeby ma natura w danym regionie, jaki gatunek jest potrzebny, jaki tam się przyjmie, tak żeby zachować równowagę w ekosystemie. Więc na przykład w Beskidzie Żywieckim są to głównie jodły i buki. Wspomniała pani o Beskidzie Żywieckim. Czy tylko tam sadzi się drzewa? Sadzimy drzewa w całej Polsce. Takie nasze dwa główne nasadzenia poza Beskidem Żywieckim to jest jeszcze Nadleśnictwo Mirosławiec. Natomiast sadzonkę może odebrać każdy i posadzić ją w dowolnej części Polski. A po co ta akcja w ogóle? Po to, by chronić naturalne zasoby wody. W jaki sposób drzewo chroni naturalne zasoby? Jest bardzo duża różnica pomiędzy funkcjami wchłaniania wody do gleby w miejscach, gdzie są drzewa i w miejscach, gdzie tych drzew nie ma. Jeśli są drzewa, to gleba ma znacznie silniejsze właściwości absorpcyjne, to znaczy jest w stanie pochłonąć tą wodę, która następnie jest magazynowana i filtrowana w naturze. A jak to się ma do społecznej odpowiedzialności biznesu? To jest część misji Żywiec Zdrój, ponieważ zachęca ludzi do tego, by pili zdrowie i jest po stronie natury. W naszym przekonaniu nie ma zdrowia bez natury, czyli jedno z drugim bardzo silnie się łączy i my, żeby móc cieszyć się tą wodą prosto z natury, my oraz przyszłe pokolenia, już teraz i robimy to od 9 lat, staramy się zadbać o jej zasoby. W naszym przekonaniu ta społeczna odpowiedzialność biznesu w ten sposób przejawia się w każdym obszarze działalności firmy. Bo po pierwsze jest to program po stronie natury, ale to są również wszystkie inne obszary działalności biznesowej, czyli to jest sposób, w jaki tworzymy fabryki, sposób, w jaki współpracujemy z dostawcami, czy też sposób podejmowania decyzji, właśnie gdzie alokujemy swoje środki. Jakie jeszcze akcje z tego obszaru CSR-u, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, może pani przedstawić, akcje, które organizuje pani firma? Zgodnie z naszą misją, z którą zachęcamy Polaków do tego, by pili zdrowiej,
Staramy się robić to już od ich najmłodszych lat poprzez program Mamo, Tato, Wolę Wodę. Program Mamo, Tato, Wolę Wodę miał już 9 edycji. Zbliżamy się powoli do 10 jubileuszowej i w ramach tego programu edukacyjnego udało nam się dotrzeć aż do 1 200 000 dzieci w przedszkolach, którym opowiadaliśmy o tym, jak ciekawy i wciągający może być świat wody oraz jak należy o tę wodę dbać. Czyli ten program ma tutaj w sobie te dwa pierwiastki, dbania o zdrowie i dbania o naturę. Kolejnym programem, w który się zaangażowaliśmy, jest Wybieram Wodę. I to jest takie partnerstwo ponad podziałami, dlatego że tutaj na tym polu współpracujemy z innymi firmami, producentami oraz przedsiębiorstwami z obszaru wodnego po to, aby w szkołach dzieci dowiedziały się jak najwięcej o wartości wody w diecie oraz ekologii. W tym ostatnim przypadku, bardzo charakterystycznym, ciekawym ze względu na to, o czym Pani powiedziała, to znaczy o partnerstwie firm, które normalnie konkurują na rynku, jakie osiągnięcia już macie? Czy możecie się pochwalić? Obecnie jest to już kolejny rok funkcjonowania tego programu, natomiast edycja nie została jeszcze zakończona, więc ciężko tutaj mówić o konkretnych liczbach, ale dla nas największym wyzwaniem i sukcesem zarazem będzie liczba dzieci, do których uda nam się dotrzeć z tymi przesłaniami. Jakie jeszcze programy do społeczeństwa kieruje firma? W ramach programu Postroje Natury organizujemy również od wielu lat konkurs grantowy. Dotychczas dofinansowaliśmy 115 grantów. Są to dofinansowania na inicjatywy proekologiczne. Takie, dzięki którym ludzie mogą coś zmieniać w swoich małych społecznościach, dbać o naturę albo uczyć tego szacunku również swoje dzieci. W tym roku mamy kolejną edycję takiego konkursu. Lada chwila ogłoszenie wyników. W tym roku po raz pierwszy na takie granty będzie można głosować, ponieważ jury wybiera pewną pulę, a od 11 czerwca każdy będzie mógł się włączyć w głosowanie i zdecydować, na jaki grant przekażemy pieniądze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Mówiły Martyna Węgrzyn, rzecznik prasowy, i Katarzyna Owsianko, kierowniczka do spraw komunikacji w firmie Żywiec Zdrój. Do tej pory w ramach akcji Po stronie natury, o której mówiliśmy na początku, posadzono 6 milionów drzew. Teraz akcja nabiera tempa. Drzewa sadzą leśnicy na nasze żądanie. W internecie wpisujemy kod, ale nie kreskowy, z dużej butelki wody. Nadajemy drzewu imię i możemy je dedykować, a nawet jeździć i odwiedzać. Cała akcja przypomina mi zamawianie piosenek w programie Moje Muzo przez naszą stronę internetową muzo.fm, do czego też namawiam. A jaki związek mają woda i drzewa? Otóż ogromny. Drzewa gromadzą wodę, która następnie jest filtrowana w ziemi i zostaje na danym terenie. Pamiętajmy też, że zasoby wodne w Polsce są 3 razy mniejsze niż wynosi średnia europejska, dlatego warto dbać o wodę, co można robiąc nie tylko sadząc drzewa, ale odpowiednio posługując się wodą na co dzień. Będzie i ekologicznie, i z oszczędnościami. Teraz w programie Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny wypada jeszcze wspomnieć, że w poniedziałek będziemy mieć Europejski Dzień Walki z Otyłością, 22 maja. Z badań Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego wynika, że Polska zajmuje w Europie 5. miejsce w rankingu najbardziej otyłych narodów Europy. Na tę chorobę cierpi u nas już co 4. Polak, ale w latach 70. w Polsce ten problem dotykał tylko 10% społeczeństwa. Natomiast obecny model życia zmienił się z modelu w ruchu na siedzący. Całość potwierdził tygodnik medyczny Lancet. W ubiegłym roku podał prognozy pochodzące z największego na świecie badania nad otyłością, przeprowadzonego przez naukowców ze School of Public Health w Londynie. W Polsce za 8 lat, czyli w 2025 roku, 1/4 kobiet i co 3 mężczyzna mogą być otyli. Na ile biznes ma wpływ na tę sytuację? Z pewnością ponosi część odpowiedzialności, to znaczy wpływa na zachowania ludzi w sklepach, kształtuje ich zwyczaje żywieniowe, używa cukru bądź soli jako konserwantu i podstawowego składnika smaku, który ludzie najszybciej rozpoznają. Część odpowiedzialności jednak ponosimy my sami, zgadzając się na pozbawiony ruchu tryb życia, w którym ilość kalorii, jaką przyjmujemy, jest nam po prostu niepotrzebna. Tak więc życzę dużo zdrowia, dużo ruchu, mało słodyczy. I to tyle na dziś. Paweł Łuksanowicz, dziękuję i do usłyszenia za tydzień w podobnych okolicznościach w Muzo FM. Biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Bizon w Muzo FM.